Konstruktor najlepsze praktyki. Dodając konstruktor, zastanów się nad zapewnieniem domyślnego konstruktora dla każdej klasy. Nawet jeśli taki domyślny konstruktor nie zawiera teraz żadnego kodu, to i tak dodanie domyślnego konstruktora może spowodować, że nasz kod będzie łatwiejszym do utrzymania w miarę upływu czasu. Następnie czy rozważyć dostarczenie sparametryzowanego konstruktora, który inicjalizuje minimum właściwości wymagane do stworzenia poprawnego obiektu, następnie czy robić nazwy parametrów konstruktora za pomocą tych samych nazw, co powiązane właściwości, ale z notacją kamela, camel casing. To sprawi, że jest jasne, która właściwość jest inicjowana, który parametr. Należy unikać robienia zbyt dużej ilości pracy w konstruktorze. Trzeba ograniczyć kod znajdujący się w konstruktorze do przechowywania każdej przekazanej wartości lub ustawienia wartości domyślnych. Tam nie powinno być nic, co powoduje opóźnienie w budowie instancji? Konstruktory to świetny sposób na zainicjowanie obiektów stworzonych w naszej aplikacji. Więc teraz mamy pokrytą każdą z części klasy, mamy sygnaturę klasy, pola zaplecza backing fields do przechowywania danych obiektu mamy również właściwości do enkapsulacji danych mamy konstruktory do zainicjowania każdego obiektu utworzonego z klasy mamy metody dla logiki i operacji a dalej spojrzymy na to co to są przestrzenie nazw i dlaczego są ważne